Identyfikator podmiotu SCP-4494. Klasa obiektu Archon. Specjalne czynności przechowawcze. Bezpośredni świadkowie manifestacji SCP-4494 mają zostać poddani działaniu środków amnezyjnych, jeśli to konieczne. Na ten czas żadne działania przeciw SCP-4494 nie mogą zostać podjęte przez personel Fundacji. Opis. SCP-4494 to fizyczna manifestacja koncepcji walki z przestępczością. SCP-4494 zazwyczaj manifestuje się w nocy, podczas działań organów ścigania, w których odpowiedni element przestępczy ma przewagę w celu udzielenia pomocy. Wyglądem przypomina mężczyznę w nieokreślonym wieku, ubranego w kapelusz z długim rondem i długi płaszcz oraz określa się mianem widma. Po zażegnaniu odpowiedniego zagrożenia zniknie. Zdarzało się, że prowadził rozmowy ze świadkami wydarzeń. SCP-4494 wykazuje również szereg drobnych anomalii fizycznych. Absorbuje znaczną część światła w widmie widzialnym, powodując, że wydaje się prawie całkowicie czarne. Jest w stanie dowolnie zmieniać długość swojego płaszcza, co zdaje się wykorzystywać jedynie dla efektu dramatycznego wejścia. Dodatkowo posiada niewielkie zagrożenie poznawcze. W tekście odniesienia do obiektu zawsze pojawiają się w stylistycznej i dramatycznej czcionce, a mówcy zawsze używają dramatycznego szeptu, odnosząc się do SCP-4494. Jeśli SCP-4494 zostanie powstrzymany przed udzieleniem pomocy grupie, koncepcja walki ze złem zacznie się załamywać. Dzieje się tak w coraz większym obszarze wokół SCP-4494, którego rozmiar wzrasta z szybkością około 100 km na godzinę. Ludzie w tym obszarze nie konceptualizują już przekonania, że przestępczość jest czym, co należy powstrzymać, co prowadzi do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań cywilnych, lokalnych i rządowych organów ścigania przez dotknięte nimi osoby. Aktualnie jedynym sposobem na odwrócenie tego efektu jest pozwolić, aby SCP-4494 wspomógł służby porządkowe w zatrzymaniu przestępstwa. Tak więc uważa się, że gdyby efekt powstrzymania SCP-4494 stał się globalny, stałby się nieodwracalny. Należy zauważyć, że podczas gdy SCP-4494 wydaje się uważać Fundację za organ ścigania, egzekwowanie prawa nie jest mandatem Fundacji i jako taki personel Fundacji w terenie rzadko ma znaczący wpływ na ten efekt. Poniższa tabela zawiera zaobserwowane reakcje na efekt SCP-4494. Porażki w jednym mieście. Czas od porażki 2 minuty. Rezultaty: organy ścigania zaprzestały działania. 5 minut. Wszystkie lokalne siły policyjne funkcjonalnie rozwiązują się, nie potrafiąc zrozumieć natury ich pracy. 10 minut. Gwałtownie wzrasta liczba incydentów z użyciem przemocy oraz wypadków drogowych, ponieważ miejscowa ludność nie posiada już żadnej koncepcji konsekwencji za nielegalną działalność. 30 minut. Elementy przestępcze stają się niezwykle aktywne. Nikt w mieście nie może wyobrazić sobie, że należy je zatrzymać. Godzina i 20 minut. Rozpoczyna się grabież na wielką skalę. 2 godziny. Lokalne media zaczynają zastanawiać się nad wydarzeniami, nie potrafiąc skonceptualizować tego, co się zmieniło, co doprowadziło do obecnej sytuacji. SCP-4494 od tamtego czasu nie odniósł żadnej porażki. Dodatek. Poniżej znajduje się zapis typowej wypowiedzi SCP-4494 podczas spotkania z pracownikami Fundacji. Do tej pory miało miejsce 7 takich spotkań, poza początkowymi próbami przechowania. Transkrypt wydarzenia. Notatka. MFO Sigma-12, małe baranki Marii, była zaangażowana w nalot na placówkę, w której prawdopodobnie produkowano i rozpowszechniano anomalny narkotyk, znany jako wypaczenie. Zostali przygwożdżeni, gdy okupanci obiektu niespodziewanie zaczęli używać anormalnej broni. Zespół składał się z 5 członków. Kurwa! Notares dostał! Potrzebne wsparcie! Skąd oni mają te rzeczy? Mieliśmy się zająć zwykłymi dealerami! Kogo to obchodzi? Po prostu ich zajebnę. Alert dostał! Musimy się... Kurwa! Samper, musimy się wycofać! Jesteśmy trzej! Oni rozlokowali jakąś broń gazową. Kryminaliści! Złotwórcy! Mieszkańcy nocy! Nadszedł twój czas, bo teraz stajesz twarzą w twarz. Widmo! Co to kurwa jest? Zdjąć to! Co to do cholery jest? To widmo. Człowiek... chwila, do cholery, chwila. Mamy dodatkową anomalię na scenie. Czekaj, myślę, że zostałem poinformowany o tym, to jest... Nie bójcie się, agenci sprawiedliwości. Pomoc jest w zasięgu ręki. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że jest po naszej stronie. Pozwólmy sobie wykonać nasze zadanie. Sprawiedliwość jest na wodzy. Ulice nie będą już nękane przez tych diabłów i ich przeklęte trucizny. Hej, będziemy cię potrzebować, żebyś... Dziękuję ci. My nie mogliśmy tego zrobić bez ciebie. O tak, nie martw się o to. Ktoś musi pomóc wam z tymi facetami. Wiesz co mówię? Tak. Więc... Kiedy cię tu nie ma, wiesz, co robisz? Co robisz? O, wiesz, oglądam telewizję, przeglądam internet, czasami gram w niektóre gry wideo. Gry wideo? Nie jesteś czasem odzwierciedleniem sprawiedliwości? Tak, a jako ucieleśnienie sprawiedliwości, pozwólcie, że powiem wam, ta nowa gra Spider-Mana to popieprzenie dobra rzecz. Grałeś? Nie mamy zbyt dużo czasu na gry wideo. Jaka szkoda. Sprawiedliwość kocha gry wideo. Słyszycie? Słyszymy. Dziękujemy ci za pomoc. Chyba. Nie martw się. Wszędzie, gdzie pełza ciemność, gdziekolwiek niesprawiedliwość chce zwyciężyć, ci, którzy służą do